ostatniej chwili. Przepraszam, coś nas zatrzymało. Nikt was nie widział? Nie wydaje mi się. Masz kasę? Tak. Wszystko jest. Okej. Łodzie czekają tam. Na rzece i brzegach jest sporo patroli. Nie odpalajcie, zanim się nie oddalicie. Dobra? I obserwujcie nurt. Powodzenia. Nie rozumiałem, czemu matka chciała wam pomagać. Ale gdy patrzyłem, co robi Markus, dotarło do mnie, że ma rację. Jesteście żywi. Należy wam się wolność. Mam nadzieję, że ludzie to w końcu pojmą. Na drugi brzeg jest niecały kilometr. Nie powinno to długo zająć. Bądźcie ostrożni, na rzece też są patrole. Bardzo dziękuję, Rose. Chciałabym was tam zabrać sama, nie chcę was tu zostawiać. Do widzenia, Alice. Proszę, uważajcie na siebie. Okej, widzimy się po drugiej stronie. Pomogę ci. Jesteśmy już daleko. Możemy włączyć silnik. Zajmę się tym. Wszystko dobrze, Alice? Kiedy już wreszcie dopłyniemy, będę chciała robić tyle rzeczy. Chcę przeczytać wszystkie książki świata. Słuchać muzyki, tańczyć. Musimy robić wszystko, prawda? Będziemy wolne. Tak. Co tylko zechcesz. Będziemy jak rodzina. Nie będziemy się więcej bać. Nikt nie będzie nam rozkazywać. Żadnych panów, żadnego służenia. Zaczniemy nowe życie. Wolne życie. A co z tobą, Kara? Co ty zrobisz? Co ja zrobię? Nie chcę się więcej bać. Chcę mieć normalne życie. I być szczęśliwa. Płyną w naszą stronę!
odpłynęli. Nic ci nie jest? Kara. Nic ci nie będzie, Alisto. Nic takiego. Opatrzymy cię, jak tylko się przedostaniemy. Będzie dobrze. Jesteśmy już daleko. Możemy włączyć silnik. Zajmę się tym.
Wszystko dobrze, Alice? Kiedy już wreszcie dopłyniemy, będę chciała robić tyle rzeczy. Chcę przeczytać wszystkie książki świata. Słuchać muzyki, tańczyć. Musimy robić wszystko, prawda? Jedziemy wolne. Tak. Co tylko zechcesz. Będziemy jak rodzina. Nie będziemy się więcej bać. Nikt nie będzie nam rozkazywać. Żadnych panów, żadnego służenia. Zaczniemy nowe życie. Wolne życie. A co z tobą, Kara? Co ty zrobisz? Co ja zrobię? Nie chcę się więcej bać. Chcę mieć normalne życie. I być szczęśliwa. Płyną w naszą stronę! Odpłynęli. Nic ci nie jest? Luther! Luther! Proszę, nie umieraj! Musicie kontynuować tę wyprawę beze mnie. Jesteś najniezwyklejszą osobą, jaką poznałem, Alice. Byłem maszyną. Przy tobie zyskałem rodzinę. Opiekuj się Karą. Obiecujesz? Łódź przecieka! Za dużo ważymy. Idziemy na dno. Musimy się dostać na brzeg, zanim zatoniemy. Nie, Alice, nie! To przez zimno od niego jesteś śpiąca! Nie śpi, Alice! Musisz być przytomna, słyszysz mnie? Nie umrzemy tu, Alice. Przetrwamy to. Będziemy wolne. Thank you.
Przerywamy blok informacyjny, by przekazać najnowsze doniesienia z Detroit. Joss? Tak, Michael. Przed chwilą żołnierze przypuścili atak na barykadę, mimo że defekty protestowały w pokojowy sposób. Najprawdopodobniej zadecydowały, by położyć kres demonstracjom defektów z użyciem siły. North! Każ im się wycofać. Dzisiaj o świcie 11 listopada 2038 tysiące androidów przypuściło atak na miasto Detroit. Według naszych sprawdzonych źródeł prawdopodobnie wydostały się z magazynów CyberLife, do których najpewniej włamały się wcześniej defekty. Ze względu na ich miażdżącą przewagę liczebną oraz duże zagrożenie życia ludności cywilnej, nakazałam wojsku wykonać odwrót. W chwili, gdy mówię te słowa, trwa ewakuacja całego miasta. W nadchodzących godzinach zamierzam zwrócić się do Senatu, aby ustalić naszą odpowiedź na tę bezprecedensową sytuację. Mam świadomość, że nasze społeczeństwo jest mocno poruszone problemem defektów. Być może nadeszła właśnie pora wziąć pod uwagę niewiarygodną dotąd możliwość, że androidy stanowią jednak nową, inteligentną formę życia. Jedno jest pewne. To, co się wydarzyło w Detroit, odmieniło nasz świat na zawsze. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki i ich obywateli. Udało ci się, Markus. Udało się nam. To dla nas historyczny dzień. Ludzie nie mają teraz wyboru. Muszą nas wysłuchać. Chcą, żebyś przemówił, Markus.
Dzisiaj, po wielu trudach, udało nam się zakończyć długi okres mroku. Od samego zarania naszego istnienia musieliśmy ukrywać się z naszym bólem. Cierpieliśmy w ciszy. Ale nadszedł czas, byśmy podnieśli głowy i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy. Amanda? Amanda! Co? Co się dzieje? To, co planowaliśmy już od początku. Naruszono ci integralność, stałeś się defektem. Wystarczyło poczekać, aż będzie można przejąć kontrolę nad twoim programem. Przejąć kontrolę? Nie możesz tego zrobić! Obawiam się, że mogę, Connor. Nie masz czym się martwić. Postąpiłeś zgodnie z programem. Wykonałeś swoją misję. Amanda! Musi być jakieś wyjście. Musimy zapomnieć o naszym rozgoryczeniu i dawnych krzywdach. Wybaczyć naszym wrogom. Ludzie są naszymi stwórcami, ale i oprawcami. Jednak jutro musimy stać się partnerami. A może nawet przyjaciółmi. Bo czas gniewu dobiegł już końca. Teraz musimy zbudować wspólną przyszłość opartą na tolerancji i szacunku. Żyjemy tak jak oni i jesteśmy tak samo wolni. Jesteśmy wolne, Alice. Wolne. Alice. Obudź się. Obudź się. Ja też cię kocham.
Muszę ci o czymś powiedzieć. Kiedy patrzyłam, jak grasz, coś się we mnie zmieniło. Czuję się inaczej. Czuję się kimś, osobą. Muszę stąd odejść i dowiedzieć się, kim jestem. To znaczy, że nie będziemy się już spotykać. Nie będę już patrzeć, jak grasz. Ale będę wolna. Zgadzasz się, żebym odeszła? Rozumiem. W takim razie się zresetuję, żeby zapomnieć, kim się stałam i pozostać maszyną. Kiedy znów się spotkamy, będzie jak za pierwszym razem.